Jak co piątek magazyn Lig Egzotycznych na kanale sportowym, a więc magazyn opowiadający o wszystkich ligach spoza tak zwanego top 5. Dzisiaj wędrujemy do Holandii, a więc dzisiaj mniej egzotycznie. Natomiast w tym programie często jest tak, a właściwie na ogół jest tak, że zapraszam ludzi wcale nie z pierwszych stron gazet. Wręcz przeciwnie, takich zawodników, których czasami możecie nie kojarzyć. Nie wiem, czy kojarzycie Mateusza Prusa. Pewnie większość z was powie nie, może ktoś powie, że tak. Natomiast po tym odcinku na pewno ta osoba zapadnie wam w pamięć, bo on jest moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry. Cześć. Cześć Mateusz, cześć. Witaj. Roda Kerkrade, przez 4,5 roku w 2010 trafiłeś do Rody. No i byłeś tam te wspomniane 4,5 roku. Ta dzisiejsza rozmowa będzie krążyć oczywiście wokół Ligi Holenderskiej, natomiast ty jesteś na tyle, myślę, ciekawą osobą, że i znajdą też wątki spoza Holandii. Myślę, że nam to wybaczycie, bo naprawdę jak posłuchacie historii Mateusza, to będzie ciekawie. My robiliśmy sobie jakiś czas temu audycję w radiu i muszę ci powiedzieć, że nawet kawałek sobie jej trochę odsłuchałem dzisiaj, przygotowując się do tego programu i mam duże oczekiwania wobec tego odcinka, więc stawiam ci poprzeczkę wysoko. Wyczuwam tą poprzeczkę właśnie, ale mam nadzieję, że dobrnę, że tak powiem, do poziomu. Aczkolwiek no jest parę, myślę, jakichś tam, jak to się mówi, przygód w moim życiu i takich nieoczekiwanych zwrotów akcji, także postaram się je naświetlić dzisiaj, jeżeli oczywiście będzie takowe pytanie. Na pewno będzie. Powiedz mi, Mateusz, w 2010 trafiłeś do Rody. W ogóle jak to się stało, że zawodnik trafia do Rody Kerkrade? Przez kogo trafiłeś i jak to się stało, że akurat ten klub? Jak to się stało? No na pewno dość kluczową rolę odegrał menadżer wtedy, który już wcześniej wytransferował tam na rynek Przemka Tytonia. No i wiadomo, jak to wśród menadżerów są pewne, zostają pewne kontakty. Jest tam też pewna osoba z Polski, z pochodzenia Polak. W Rodzie? Tak jakby w tym regionie, okay. Tak? Który taki menadżer, który działał na wielu rynkach międzynarodowych, ale Polak z pochodzenia, zresztą król strzelców MLS, chyba w 70-tych latach, pan Janusz Kowalik. To nawet jeszcze nie MLS, to wtedy była NASL się nazywała ta liga. Tak. Między innymi New York Cosmos, Pele. W każdym razie, no wiem, że to jakiś tam rekord nawet chyba pobił, także taka postać dosyć znana, która no, byłaby bardziej znana, gdyby nie te ograniczenia związane z komuną i wyjazdem do Stanów, który potem, jak się okazało, był. No ale może ten temat zostawię. I właśnie pan Janusz, który tam działał, działał również z moim menadżerem, Krzyśkiem Jakubczakiem, wtedy menadżerem między innymi Krzyśka Bonina, Przemka Tytonia, też kilku Komorowskiego, jeżeli dobrze pamiętam, kilku takich zawodników gdzieś tam kręcących się koło kadry również. Mhm. No jakoś tak było, że Roda potrzebowała drugiego i trzeciego bramkarza. I tak naprawdę ja grając w pierwszoligowym Zagłębiu Sosnowiec, notabene, no niby pierwsza liga, przepraszam, w drugoligowym Zagłębiu Sosnowiec jeszcze wtedy. Teoretycznie no zespół walczący o awans, dwa lata wcześniej zdegradowany o dwie ligi, ligę za korupcję i ligę jeszcze jako, że spadek z ekstraklasy, czyli dwie ligi. Wciąż w miarę marketingowo jakoś tam rozpoznawalny mimo wszystko. Też to były wtedy czasy, kiedy głośna afera była, więc tym bardziej jakoś tak dużo ludzi się kręciło tam. Myślę, że też menadżerowie nie omijali tego klubu, tym bardziej, że zawodnicy z ekstraklasy zostali w tym klubie. Ja też rywalizowałem w Zagłębiu właśnie z Adamem Bęszem, który sezon wcześniej grał w ekstraklasie. I tak się złożyło, że do Zagłębia Sosnowiec też przyszedłem jako trzeci bramkarz z Hetmana Zamość. Notabene miałem 18 czy 19 lat. Byłem po bardzo ciężkich kontuzjach, właściwie zagrałem w Hetmanie Zamość pół roku. Grałem przeciętnie, no ale wystarczyło na tyle, żeby spodobać się w Zagłębiu Sosnowiec na testach. Trener Andrzej Orzeszek mnie wtedy polecił do dzisiejszego, trener bramkarzy był dzisiejszy drugi trener Krakowi, czyli Grzesiek Kurdziel. Jakoś przypadłem do gustu. Na początku byłem trzecim bramkarzem, potem przeskoczyłem drugiego bramkarza, w sumie drugi bramkarz sam się zlikwidował, że tak powiem. Jakieś tam coś było z alkoholem, pamiętam. Ale co to było, może nie będę przedstawiał, ale jakoś tam na pewno nie było to czysto sportowo. No, na moje szczęście, a czyjeś nieszczęście, ja wskoczyłem na drugie miejsce. Adam Bęsz, bardzo dobry bramkarz zresztą, no, miał jakiś gorszy okres wtedy, wskoczyłem. No i okazało się, że byłem zawodnikiem rundy wedle kibiców, no, gdzieś tam wybrany później, także jakoś to się fajnie potoczyło. Ja jeszcze wtedy po kontuzjach dopiero wracałem do jakiejś tam formy. No i co ciekawe, właśnie była możliwość pojechania do Holandii na testy i co się okazało, że byli bardzo zadowoleni.
Ile Holendrzy. Te testy trwały? Ponad tydzień byłem. Najlepsze było to, że ja totalnie nie pasowałem do tego stylu gry i zdawałem sobie z tego sprawę lewą nogą, to ja mogłem co najwyżej się przewrócić na piłce. A tam wymagania wobec bramkarzy były ogromne. Tak. A jeszcze w Polsce tego wtedy nie było. Ja lewą nogą pchałem piłkę, tylko po prostu, jak to użyłem wtedy stwierdzenia, że po pięciu kopnięciach, które do dzisiaj nie mam pojęcia, jak mi się udały lewą nogą, po prostu miałem jakieś takie typowe ćwiczenie na lewą nogę. Zastosowałem tak zwaną słynną niewidzialną pachwinę, czyli po prostu uznałem, powiedziałem, no niestety coś czuję w pachwinie i te pięć kopnięć było idealnych. Nie? I po prostu ja mam wrażenie, że gdybym ja wtedy kopnął tak, jak normalnie kopałem, to moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Nie podpisałbyś tego kontraktu na pewno. Nie podpisałbym na 100%. Potem jeszcze przyjechali na mecz, jeżeli pamiętam, to był ćwierćfinał Pucharu Polski. Holendrzy przyjechali oglądać mnie właśnie w Zagłębiu Sosnowy. Zgraliśmy z Pogonią Szczecin. Chyba to był ćwierćfinał Pucharu Polski. Też, no, dość solidny mecz zagrałem, pewnie miałem też znowu więcej szczęścia niż umiejętności. I jakoś tak wyszło, że potem wzięli jeszcze referencje od, między innymi wiem, że od trenera Michała Globisza, od trenerów tam z kadry młodzieżowych, w których grałem dość regularnie, jeżeli nie byłem kontuzjowany, zresztą rywalizowałem z Wojtkiem Szczęsnym, gdzie Wojtek sam pewnie przyzna, że na początku to ja byłem pierwszym bramkarzem. Okay. Też trochę szczęśliwie, no ale jak to się mówi, no bez szczęścia wiele się nie da osiągnąć. No i tak wszystko razem połączone, i te referencje, i ten wyjazd, i obserwacje zaowocowały tym, jednocześnie praca menadżerów oczywiście, bo tutaj no, nie ukrywajmy, że no, wszyscy wiemy, że ważne są trzy rzeczy, umiejętności, szczęście i ludzie, no i tutaj ten aspekt ludzki też zadziałał niewątpliwie. No i jakoś się udało, no. Tam też byłem trzecim bramkarzem. Bo szedłeś tam docelowo właśnie jako trójka, czy miałeś tam jakieś perspektywy? Teoretycznie jako trójka, nie miałem wiele powiedziane, ale no, zdawałem sobie sprawę, że idąc z drugiej ligi polskiej, no, za wiele pewnie nie mogę liczyć. Też wiedziałem, że pewnie trafię na ludzi, którzy genialnie grają nogami, pewnie będę jeszcze się musiał przyuczać bardzo długo. No i znowu nie mam pojęcia jakim cudem, ale po pierwszym sezonie miałem, nie wiem, 12-13 meczy razem z playoffami i tą ligą taką do 23 lat, no, zagrałem ze 30 meczy tam i w sumie nagle opinia była taka, że na pewno jak Przemek odejdzie, a był uważany tam właściwie za takiego półboga, to Przemek Tytoń, tak, to zajmę gdzieś tam jego miejsce. Tak to się dziwnie potoczyło, szybko i fajnie. To kto był jeszcze, oprócz Przemka Tytonia, wtedy w bramce, z kim rywalizowałeś? Był Wychowanek, jakiś talent, też reprezentant Holandii, z tego co pamiętam, Colin van Eyck. Natomiast no, tutaj był ewidentny problem z głową u niego. No, troszeczkę wyżej patrzył niż mierzył, więc... dobry chłopak, ale często ci młodzi właśnie Holendrzy tam... no jednak mieli problem z takim realnym patrzeniem, z taką motywacją troszeczkę płynącą z pokory, tak? No tej pokory brakowało takiej motywacji do treningu, do działania, więc myślę, że tu akurat chyba ja jako ktoś, kto po przejściach, różnych operacjach i różnych innych rzeczach, mam wrażenie, że tu była moja siła jakaś taka. Formuła tego programu jest taka, że do każdego odcinka są podpowiedzi. Widzowie sobie wcześniej dzień odgadują, o jaki kraj chodzi. Sprawdzimy teraz, jakie były podpowiedzi. Były takie i zaraz wyjaśnię ci, kto pierwszy odgadł. Czy ty po takich podpowiedziach, tych sześciu zdaniach zgadłbyś, że chodzi o Holandię? Jako człowiek, który mieszkał tam 4,5 roku. Czy coś cię w ogóle naprowadza tam na właśnie ten kraj? No, duży port. W tym momencie zostaje mi Grecja, w tym momencie zostaje mi tak naprawdę Niemcy i Holandia, bo trzy największe śródlądowe porty na świecie to jest Rotterdam, Hamburg i Pireus. I w tym momencie już odfiltrowywuję trochę. Wenecja to mi się nie kojarzy ani z Grecją, ani z... no Holandia, tak? No tam jest między innymi Maastricht, miasto jest uważane za Wenecję Północy. Chodnik, tak, oczywiście, bo tam jest granica między Belgią a Holandią. Tak praktycznie to jest tak, że kilka domów jest w Holandii, kilka w Belgii. Brawo.
Oranie na Sał chyba jest taka miejscowość, gdzie w ogóle po prostu jest podwórko. Jedni mieszkają tu, drudzy w Belgii, drudzy w Holandii. Tak. Dobrze, że o tym mówisz. Mamy zdjęcia. Tak, i świetnie rozwikłałeś tę zagadkę. Mamy zdjęcia z miasteczka Barle. To jest Barle Hertog po belgijskiej stronie i Barle na Sał po tej holenderskiej. Barle Oranie, tak. Zobaczcie. Tak. To jest granica. Te plusy to jest granica. B to jest oczywiście część belgijska. Holenderska to ta literki NL. Tutaj jest najbardziej specyficzne miejsce, gdzie przechodzi ta granica, bo ona przechodzi przez środek czyjegoś domu. Zasada jest generalnie taka, jeżeli granica przechodzi przez dom czyjś, to ten dom należy do strony, po której są ustawione drzwi. W tym miejscu akurat drzwi są ustawione po środku granicy, tak jak widzieliśmy to przed momentem, dlatego ten dom z pierwszego zdjęcia ma dwa numery, są dwie numeracje, holenderska i belgijska, ale takich sytuacji jest zdecydowanie więcej. No, przedziwne miejsce, zdecydowanie ciekawe miejsce, więc dla wszystkich podróżników zdecydowanie polecamy, żeby się tam wybrać. To jest północno-zachodnia bodaj część Holandii, a tutaj proszę, jakbyś się przesiadł, to byś zaraz był w Belgii, w tej kawiarni. Myślę, że znając życie i ich papierkowe zagmatłane zasady, to tak naprawdę prawdziwy rollercoaster dziwności to jest dopiero, jeżeli chodzi o jakieś tam dokumenty i płacenie podatków. Podejrzewam, że znając Holendrów, to tutaj tkwią jakieś naprawdę dziwne rzeczy i zasady, bo oni mają bzika na punkcie takich mało, jak to się mówi, mało praktycznych, ale jednak przymusowych zasad, których trzeba przestrzegać, nawet jeżeli one nie mają sensu, po prostu trzeba je przestrzegać. Natomiast Holandia też wyznacza się tym, dobrze, że wspomniałeś o tym, bo akurat ta zasada, o której sobie powiemy, wydaje mi się, że ma sens. Myślę o tym funduszu emerytalnym dla piłkarzy, kiedy z każdej twojej pensji potrąca ci się 25% kwoty. Tak. Jak to wygląda? Jak to wygląda w praktyce i tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi? Rzeczywiście, jeżeli chodzi o... W ogóle zacznę może od takiej ciekawostki, że Zlatan Ibrahimowicz w swojej biografii, kiedy pisał o czasie spędzonym w Holandii, to pisał o tym, że to był jedyny kraj na świecie, gdzie on nigdy nie wiedział, ile dostanie pieniędzy na koniec, a jeżeli dostanie nie tyle, ile on uważał, że powinien, to nie dojdzie do ładu ani samemu, nikt mu tego nie wytłumaczy, za co i po co płaci. Więc to jest zagadka, że tam naprawdę pojawiały się takie długie wyrazy na tym zestawieniu finansowym. I jeżeli pytało się Holendra, co to oznacza, to zawsze było hejny day. Czyli co to znaczy? Nie mam pomysłu. Okay. Nie. No to kto ma mieć pomysł? No przecież no nie ja, no wy tu jesteście ludźmi od finansów i wy nie wiecie. No, bo oni nie potrafili tłumaczyć, więc tak to mniej więcej wyglądało. Nie? Także rzeczywiście trochę zasad było dziwnych, ale ten fundusz też czegoś wynikał. Tak? Tam ludzie bardzo... Myślę sobie, upodobali życie. Kraj jest bardzo niereligijny, więc życie jest jakby bardzo dla nich istotne. Ludzie żyją wygodnie i długo i mają dobre emerytury, więc notabene dziwne by było, gdyby piłkarze, którzy gdzieś tam zawsze byli jakimiś wyznacznikami w społeczeństwie takiego dobrego życia, jakiegoś tam, nie wiem, może stylu, może byli jakimiś tam idolami, żeby też nie żyli dobrze na emeryturze, tak? A wiadomo, że piłkarze mają tendencję do tego, jak pokazały na przykład badania w Anglii, 95% zawodników Premier League 5 lat po swojej karierze traci 95% oszczędności. To się oczywiście przekłada. Premier League jest fajnym przykładem, bo jest, tam naprawdę się zarabia. Jest bogaty. Tak, więc to może być bardzo zaskakujące, no, ale ciężko się przesiąść do malucha, jak się wcześniej jeździło Mercedesem, no i niestety nie zarabia się, a się wydaje. No i w Holandii może aż tyle się nie zarabia, ale rzeczywiście ktoś wpadł na genialny pomysł stworzenia funduszu w porozumieniu z rządem. Taki fundusz stworzono dla kolarzy i piłkarzy i dotyczy on tylko zawodowych piłkarzy i zawodowych kolarzy na najwyższym poziomie, jeżeli się nie mylę. Chyba już Jupiler League, zawodników Jupiler League to nie dotyczy. Czyli nie tego drugiego poziomu. Tak, drugiego poziomu. Wydaje tak mi się, przynajmniej. Natomiast ciekawe jest to, że wcześniej to było 28%, jak odchodziłem było 21%, ta kwota została zmniejszona, no, ona ma oczywiście pewne klauzule, natomiast zawodnik, który przychodzi, nie jest reprezentantem, bo to też jest istotne, nie jest reprezentantem swojego kraju, zagrał mniej niż ileś tam oficjalnych meczy, to ma obowiązek płacenia jeszcze przed, inaczej, ma się obowiązek ściągania z jego finansów, płatności z klubu,
pewnej kwoty procentowej, tak? Przed opodatkowaniem, czyli jeszcze nim zapłacisz podatek, który wynosi tam 50% zazwyczaj, jeszcze dochodzi ci 20%, czyli tak naprawdę kwota netto po zapłaceniu jeszcze rzeczy typu musisz płacić za samochód, musisz, tak, za który klub ci oferuje i ty musisz za niego płacić, to jest ciekawe, to tak naprawdę mi zostawało, nie wiem, 30 parę procent netto kwoty, którą miałem tak brutto podpisane, więc jak usłyszałem kwotę brutto, jak podpisywałem, a jeszcze gdzieś tam grając w drugiej lidze, to się łapałem za głowę, no niestety, że rzeczywistość mocno mnie zweryfikowała i pamiętam, że po pierwszym miesiącu miałem jakieś tam dodatkowe opłaty związane z przeprowadzką, byłem na minusie, co ciekawe, więc tak, co prawda jeszcze mi 1000 euro gdzieś tam w portfelu, który zostawiłem na dachu samochodu odjechało. Zostawiłeś tysiaka na dachu i tak, odjechał? Tak, tak. No, tak. Zdarza się. Zdarza się, tak. Zdarza się oczywiście. No, jakby była historia taka, że pierwszą wypłatę jeszcze nie miałem konta w banku, więc żebym miał jakieś tam pieniądze, to zapłacili mi do ręki. No i pech chciał, że następnego dnia, mając te pieniądze w portfelu, nie, miałem jechać do Ikei po prostu, tak? I jakieś meble kupić. No i portfel został na dachu. Miałem dużo rzeczy w portfelu, jak to wiadomo, nowe miejsce, tu kluczyki, coś, broszury, jakieś dokumenty. I wsiadałem do samochodu, wyciągałem kluczyki z kieszeni, to położyłem portfel na dachu. Tak. Ale swojego samochodu? Swojego, nie swojego, no to chociaż tyle dobrze, nie? No, także takie mnie tam przywitały. I rozumiem, odjechałeś i już nie było tego na dachu. Nie, no nie było ani na dachu, ani nigdzie ten. No, kto by oddał portfel z 1000 euro? No, ja bym oddał. Mi się zdarzyła dokładnie taka sytuacja. To był 1000 złotych. No, może dlatego ktoś powie, oddałem, ale no, oddałbym też 1000 euro. Znaczy, myślę, że też bym oddał, no bo od razu bym czuł, że życie sobie i tak zabierze samo, no, więc pewnie, wolałem tak świadomie to oddać. Natomiast no, ktoś jednak nie wyznawa tej zasady widocznie i... Miał niespodziankę fajną, nie? Także. Może wpadło do kanału, których jest dużo w Amsterdamie i generalnie w Holandii. Bo kto wie, chociaż akurat na tej ulicy ja grałem w takim rejonie, który był górskim rejonem bardziej. To była tak zwana Szwajcaria holenderska i tam tak naprawdę tych kanałów nie było za wiele. Tylko było Maastricht, było takim wyjątkowym miejscem. To zanim jeszcze o kanałach powiemy, bo chcę trochę o tej Wenecji wyjaśnić, to jeszcze muszę cię dopytać o ten fundusz. Po jakim czasie piłkarz może z niego skorzystać? Czy ty dzisiaj już z niego czerpiesz, z tych pieniędzy, które odkładałeś grając w Holandii? Tak, też moim zamysłem było, on bardzo mało na siebie zarabia, tak? Wiemy, jakie mamy stopy procentowe. To nie jest taki fundusz, gdzie pieniądze leżą i one nic nie robią. Nimi się obraca. Tylko że w strefie euro mamy bardzo niskie stopy procentowe. Właściwie bliskie zeru, co jest oczywiście, no nie mam, jestem po ekonomii, więc pewnie gdzieś tam... Wiem, właśnie widzę, powiedzieć, że masz takie podjazdy w stronę ekonomii. Tak, bardzo. tak, gdzieś tam pewnie bym się z chęcią zagłębił, szczególnie temat modny teraz, jak mamy inflację i te wszystkie rzeczy dookoła. Natomiast tam było tak, że te pieniądze pracowały na siebie, tak? Jeżeli grałeś dalej w Holandii, nie mogłeś ich wziąć. A dopiero wyjeżdżając z kraju, ale zaczynając grę na nieprofesjonalnym poziomie, czyli w Polsce trzecia liga, ja też dlatego moim targetem była trzecia liga kilka lat temu, żeby zacząć po prostu pobierać te pieniądze i nimi obracać, bo no one, mówię, nie zarabiały, leżały. Więc lepiej było je wyjąć. Tak, no w euro, no nie wiem, ile w strefie euro wtedy była inflacja, stopy procentowe, przepraszam, było 0,3-0,4. Inflacja była około 0,2, więc tak naprawdę stopa zwrotu z tego była 2-3% max, co było dużo jak na tamte kraje, ale żyjąc w Polsce można było te pieniądze zainwestować dużo lepiej. Tym bardziej jeszcze gdzieś tam bawiąc się w różnice transakcyjne między walutami, nie? Więc to już też rodziło jakieś tam plusy, możliwości. Czyli nie było jakiegoś limitu wiekowego, bo obojętnie jakim wieku byś był już nie na profesjonalny poziomie. Tak, znaczy ten fundusz się zatrzymywał w momencie, kiedy ktoś zgromadził na nim 1 000 000 euro. No mi to nie groziło akurat, więc nie zatrzymał mi się ten fundusz na takiej kwocie. I wtedy można wziąć, chyba nawet, wydaje mi się, że wziąć wszystko. Okej, na raz. Na raz. Bo normalnie tam się płaci podatek dochodowy od tego.
W Polsce płaci się jeszcze podatek dochodowy z całości, więc to też jest zagmatłane z tymi podatkami. Oczywiście idąc do biura podatkowego, nikt nie wie, co to za fundusz. Mhm. To jest bardzo wyjątkowy fundusz i to jest tak zwana emerytura pomostowa, mhm. której nazewnictwo jest typowo syntetyczne, tylko na potrzeby holenderskich dokumentów. Okay. Więc to też było ciekawe. Mało kto potrafi wytłumaczyć. Natomiast wracając do sedna, trzeba było wyjechać za granicę i przestać grać na profesjonalnym poziomie. Chociaż tak naprawdę informacje na ten temat bardzo ciężko było uzyskać, jakie są tak naprawdę zasady. Bo ci Holendrzy, tak jak mówię, tak samo jak się pytało, jak za to się płaci i tak samo kiedy będzie można to otrzymywać, oni też nie do końca wiedzieli. Więc to było bardzo ciekawe, że jak ta ich biurokracja sama ich wprowadzała w jakąś taką nieckę niewiedzy. Mhm. Czyli ja dobrze rozumiem, bo ty w 2014 miałeś 24 lata? Tak. No to byłeś cały czas młodym piłkarzem, czyli no mm-hmm. wtedy już miałeś taki pomysł, że do trzeciej ligi chcesz zejść? Pomysł nie, ale byłem strasznie, nie, może jeszcze wtedy nie, chociaż cały czas, nawet jak byłem w Holandii, chyba mm-hmm. szczególnie jak byłem w Holandii, gdzieś tam tliło się we mnie, że ja tak naprawdę nigdy nie chciałem być piłkarzem do końca, tak? Mm-hmm. Ja widziałem siebie totalnie gdzie indziej, no moje marzenia, jak byłem mały, młodym chłopcem, to sięgałem, chciałem być na przykład pracować w aptece, nie, to było takie ciekawe marzenie. A ja chciałem, wiesz co, założyć kiedyś kiosk i siedzieć w kiosku sprzedawać. Tak, tak, no było to. I do dzisiaj jakbym z tego lepiej zarabiał, to bym chciał to robić, szczerze mówiąc. Nie, bo... Masz swój kiosk, masz tyle tak, gazet miejsce, do czytania, miejsce, okienko, cichutko, spokojnie. Tak, liczysz, dostajesz, oddajesz. Super robota. No, dokładnie dlatego, że było to okienko w aptece. Podejrzewam, że też w podobieństwo naszych marzeń ma tutaj po prostu... Zależność jest tutaj w tym okienku, nie? Po prostu też pewnie to czujesz, nie? Dokładnie. Bierzesz pieniążki, coś oddajesz transakcyjnie. Także w ten sposób. Ja nigdy nie chciałem być piłkarzem, po prostu całe życie jakoś tak samo z siebie to wychodziło, tak? Ktoś mnie tam ciągnął, coś mi się udawało, to szedłem wyżej. W momencie, kiedy miałem jeszcze jakieś wątpliwości, to nagle dostałem powołanie do reprezentacji Polski, rodzice gdzieś tam też może jakoś się super nie przelewało, ale też załatwili takie treningi indywidualne wtedy w klubie, w którym byłem, czyli Hetmanie Zamość. Wchodziłem na kolejne szczeble, zacząłem grać w reprezentacji i tak naprawdę no, ten pomysł, żeby przestać grać, zaczynał być trochę taki bez sensu. No, w tym momencie, kiedy człowiek gdzieś tam pracował, całe dotychczasowe życie poświęcał się, nie chodził na imprezy, na randki, tylko gdzieś tam regenerował się po ciężkich treningach, albo był na treningu, albo był w szpitalu i aptece, bo coś tam się wydarzyło, a to też mnie nie opuszczało wtedy. No i szkoda było to kończyć, ale tak naprawdę ja nigdy do końca nie czułem tego i nawet jak byłem gdzieś tam na szczycie swoim takim, to cały czas miałem z tyłu głowy, że fajnie byłoby takie normalne życie prowadzić, takie z wolnymi weekendami, takie gdzie przewidzisz za chwilę co będzie, takie w którym zaplanujesz, takie w którym masz rzeczywiście kontakt z dużą grupą, z grupami różnych osób, tak, żeby tak naprawdę w piłce to środowisko jest dosyć, to środowisko ci jakby samo podsuwa po pierwsze osoby, wydarzenia, miejsca, tak? Natomiast... Chciałeś być bardziej zależny od samego siebie, tak? Dokładnie. Chciałem mieć po prostu wpływ na to. No i chciałem poznawać ludzi, tak? No, mnie świat ciekawi. Jak to się mówi, każda fala niesie. Więc wiedziałem, że coś tracę. I tak naprawdę podświadomie ja cały czas myślałem o innych rzeczach. No, kto mnie dobrze zna, no to na pewno potwierdzi taki stan rzeczy, że ja nigdy na jakiegoś tam zawodnika do końca nie pasowałem. Też nie interesowałem się piłką, nie grałem FIFA. Jeżeli chyba, że mnie ktoś przymusił już i powiedział, dawaj gramy, bo stary, co będziesz robił? No dobra, to jak mam już nic nie robić, to pogram w tą FIFA, nie? Gdzie zawsze było zaskoczenie, bo nigdy nie grałem, ale umiałem grać, bo w Holandii właśnie z Przemkiem i z Mikołajem Lebedyńskim i z Filipem, w zależności kto był, no graliśmy non stop, no bo co można było robić, tak? Graliśmy po prostu. FIFA umiem grać, tak. Jak ktoś to ogląda oglądałeś, i mi zaproponuje, to mogę grać. Oglądałeś mecze, jak byłeś piłkarzem? No mimo wszystko, jak się gra w lidze, to się ogląda mecze, tak? No po pierwsze... W danej ligi, tak? Tak. No jeżeli grałem, to oglądałem mecze. To przyznam się do tego, że to było ciekawe, bo no za chwilę z tymi zawodnikami grałem. Z tymi zawodnikami, nie wiem, byłem na jakimś spotkaniu, bo ktoś z mojej drużyny gdzieś tam wybrał się z kimś na spotkanie. Tu kogoś poznałem. Tu fajnie było zobaczyć, jak gra. To było takie, że mimo wszystko zajmowało ten cały, to całe jakby taki imaginarium, w którym człowiek się poruszał. Mimo wszystko cały czas ta piłka była obecna.
co też tak, jak to się mówi, na koniec dnia nie pasowało mi do końca, nie? Ale no siłą rzeczy tak to wyglądało, że ta piłka była obecna non-stop. A jeszcze ludzie obok, jak nie rozmawiali o piłce, to rozmawiali o tym, to o rzeczach wokół piłki. To jest takie środowisko, nie? Bo ja też to zauważam, no, pracując jakby jako dziennikarz, to że jednak obracasz się z ludźmi, którzy prędzej czy później tak na temat piłki zejdą. Jakby to jest nieuniknione. No nieuniknione, tak. No siłą rzeczy, tak. No też jak pracujesz gdzieś, no to siłą rzeczy zejdziesz na jakiś temat pracy, nie? No, dokładnie. Chcąc, nie chcąc. Natomiast tu są bardzo duże możliwości zejścia na wiele pól. Tak, piłka daje duże możliwości, mimo jest dużo ciekawych tematów modnych. Więc ciężko nie zejść tak naprawdę, nie? Mhm. Jako że lubisz poznawać świat, to teraz trochę poznamy świata razem. Przeniesiemy się do Wenecji, tej holenderskiej. Amsterdam też jest nazywany Wenecją Północy zwłaszcza, ze względu na swoje niezliczone kanały. Ich jest 160 w samym Amsterdamie. Kiedyś one służyły do transportu różnych rzeczy. No dzisiaj trochę mniej, bo dzisiaj już ten transport drogowy jest bardziej popularny, no ale kto był w Amsterdamie, to na pewno byłeś, ten wie, że raczej tam się nie da przejść. Nie wchodząc w jakieś pewne, uliczki, tak, pewne dzielnice, tak, z kanałami. Pięknie to wygląda. No, co do tej dzielnicy, to też o tym warto powiedzieć. No, wiemy, że dzielnica Czerwonych Latarni to jest jednoznaczne skojarzenie z Amsterdamem, albo jedno z pierwszych. Aczkolwiek ludzie je kojarzą z Amsterdamem, ale tak naprawdę w bardzo wielu miastach jest taka oczywiście dzielnica. Hamburg jest takim pierwszym miastem, które przychodzi mi do głowy. Szczególnie przy granicy z Holandią są tym miejscowości, w których też w Niemczech na przykład jest bardzo dużo dzielnic Czerwonych Latarni. A wydaje się, że to jest taki endemit, jeżeli chodzi o Amsterdam. Ale nie. Nie byłeś tam nigdy? Nie udało się zajść? Nie, nie byłem. W tej dzielnicy? W tej dzielnicy zwiedzać, oczywiście, jak najbardziej. Zwiedzać, oczywiście, że zwiedzać. Miałem znajomych, którzy gdzieś tam przyjechali, robili sobie tak zwaną antymoralną wycieczkę dookoła świata, ale aha, to już może nie będę się w to zagłębiał. Natomiast no, w Holandii jest to popularne o tyle, że od 1815 prostytucja w Holandii jest legalna, od 96 prostytutki odprowadzają po prostu podatki od tego i to jest unormowane prawnie, więc no, pod tym względem Holandia wyróżnia się na tle innych krajów. To była druga podpowiedź o tej Wenecji Północy. Jeden z symboli tego kraju nie pochodzi z tego kraju. Pierwszy symbol Holandii, jaki przychodzi ci do głowy? Pierwsze skojarzenie. Kolor pomarańczowy mimo wszystko. No to pomarańczowy, okej, okay. To nie o to chodzi. Tulipany? A, tulipany, a, tak. No, ja nie mieszkałem nigdy w tej części. Mi od razu na myśl przychodzą takie rzeczy, które oni na przykład zawsze jedzą. Po prostu one były wszędzie. Przychodzą mi konkretne marki sklepów, do których chodziłem, tak? Czyli ja na przykład nie mieszkałem w tej części, gdzie były uprawiane tulipany, gdzie jadąc gdzieś tam były wiatraki, tulipany. Byłem w tej górzystej części. Mhm. A więc ja może trochę... Ta inne część, skojarzenie. Ta połowa, ta słynna, turystyczna połowa Holandii, rzeczywiście, to są tulipany, wiatraki i kanały. Mhm. Jeżeli chodzi o tą część Holandii, w której ja mieszkałem i się obracałem, czyli to chyba nawet jest większa część, całe te pasmo przy granicy z Niemcami i na południu z Belgią, to mimo wszystko są kanały wciąż, ale już nie tulipany, już nie wiatraki do końca. Mhm. Choć oczywiście wiadomo, że te wiatraki były tam powszechne, ale zdecydowanie więcej było ich na północy, właśnie tam rejony Alkmaar, gdzie tam wiadomo, wiało, morze i te sprawy, tam było tego więcej. To tylko o tulipanach powiem ci, że tulipany nawet nie pochodzą z Holandii, mimo tego, że tak się jednoznacznie kojarzą, bo one są przewiezione z Turcji. Holendrzy ściągnęli je z Turcji. Holendrzy wszystko ściągają, tak naprawdę ich rzeczy, które oni zachowali takie w swojej kulturze, które inicjowali, to jest naprawdę, myślę, garstka. Oni po prostu bardzo transferują, mają taką pewną uległość. Myślę, że z tym związane jest to, że po prostu transferują do swojej kultury pewne rzeczy, które bardzo mocno potem wchodzą w ich jakby takie życie, życie, tak, jak kuchnia, jakieś takie obyczaje, nie wiem, dekoracje, budownictwo czasami. Także nie dziwi mnie to. To odnośnie tego, o czym mówisz, to kolejną podpowiedzią było to, że kawa w tym kraju jest bardzo popularna. W przeliczeniu kilogram na mieszkańca, jest taki przelicznik spożycia kawy, Holendrzy są na 5. miejscu na świecie. Ustępują tylko krajom skandynawskim. Holendrzy nawet próbowali u siebie kiedyś tę kawę uprawiać, no ale że ona się nie nadaje do uprawy w Europie. Tutaj mamy przelicznik, zobaczcie, jak się dobrze przyjrzymy, jak ktoś ma dobry wzrok, to zobaczy Holandię. I wyobraź sobie, co zrobiliście. Ale ewidentnie mamy tutaj korelację pewnie z PKB, co się rzuca w oczy. No ty jak zwykle z tą ekonomię musisz zahaczyć. Nie ma żadnych tutaj outlayerów, że tak powiem, czyli czegoś, co by dziwiło. Po prostu pierwsze 7-8 krajów zauważy, że to są kraje, które mają bardzo wysokie PKB, bardzo duży socjal.
Mhm. I tak naprawdę ludzie długo żyją na tej emeryturze, więc dużo piją kawy, podejrzewam. Mhm. Tam jest bardzo dużo takich kawiarenek, gdzie po prostu siedzenia są ustawione przodem do ulicy. Tak? Nikt nie ma tak jak w Polsce, że siedzą dwie osoby po jednej, dwie po drugiej, w tym te dwie siedzą tyłem do ulicy. Nie, nie, tam cztery osoby sobie siedzą na takim półksiężycu. Mhm. I po prostu tak nawet są w knajpach poustawiane już, przygotowane te siedzenia, żeby można było właśnie siedzieć tak, patrząc się na ludzi i pijąc kawę. Okay. I oni po prostu tą kawę piją, patrzą, piją, gdzieś tam rozmawiają po drodze o głupotach, jak to Holendrzy, więc... No i tak to, i myślę, że dlatego, nie? Ale też mówię, jak ludzie mają czas na starość pić kawę, to piją. No, tak jak mamy tutaj właśnie na tej tabelce, że tak, cała Skandynawia, Benelux, Szwajcaria. W XVII wieku Holendrzy próbowali sobie kawę ściągnąć do siebie, uprawiać ją. Jak się szybko ogarnęli, że się nie da, pościągnęli ją z Jemenu, to wyobraź sobie, że przenieśli ją na swoje kolonie, na Jawę między innymi i do Surinamu bodaj. Surinamu. Tam właśnie też zaczęli je uprawiać, te kawę właśnie. No jakby nie patrzeć, cały czas Holandia, tylko trochę inaczej geograficznie. To od razu się pojawia moje pytanie, jak wyglądała szatnia w lidze holenderskiej, w Rodzie? Czy to jest też, jak ją porównasz do Polski? Takie wyjścia właśnie na kawę, gdzieś wspólne posiedzenia poza treningami też się zdarzają, czy trochę rzadziej? Oczywiście, że się zdarzają. Tam zdarzają się też wyjścia na kawę z trenerem. To jest bardzo ciekawe. Pierwsze, co mnie uderzyło tak bardzo, ja grałem gdzieś tam na Śląsku, jeszcze wtedy gdzieś tam po niższych ligach. Wiadomo, trener mimo wszystko był taki większy dystans między trenerem a drużyną, tak? Budowany właściwie obustronnie. Tak? Wychodziło to z automatu, z pewnych tradycji. Ale też takiego przekonania, że no, wobec chłopaków z drużyny no nie powinno się dobrze żyć z trenerem, bo to mimo wszystko imitowało różne może nieporozumienia, takie jakieś niekoniecznie pozytywne myśli. Jak to się mówi no, popularnie, że ktoś tu chodzi do trenera, coś tam sprzeda, coś tam. Tak, tak no, a natomiast w Holandii no, ci zawodnicy, niektórzy to siedzieli u trenera co ranek. Dosłownie tam to nie było tak, że do trenera można było wejść. Po prostu była kolejka zawodników i oni, nie wiem jak było w innych klubach, natomiast na pewno w tym klubie było tak, że zawodnicy nawet na kolację chodzili z trenerem gdzieś tam, w sensie może nie tak samemu, że z trenerem, no, że no, parami, tak, że z dziewczyną, z żoną, czy okay. tam coś takiego. I to było bardzo zaskakujące, nie? I oni tak rozmawiali. Jeżeli był jakiś problem, ktoś nie grał, to ten zawodnik codziennie chodził i rozmawiał z tym trenerem. Rzadko kiedy to było tak, że ktoś, kto dużo rozmawiał, to miał jakieś większe... chody? Tak, ale mimo wszystko to mnie uderzyło od razu. Jeżeli chodzi o szatnię, no to muzyka, tak? No gdzieś tam... Kurde, nie chciałbym tutaj jakimś być się też wyjść na rasistę, ale no muszę to nazwać, że po prostu osoby nie Holendrzy też zapuszczali zawsze muzykę, zawsze ona była taka jakaś powiedzmy z krajów pod zwrotnikiem raka. Aha, nie, ale ładnie wybrnąłeś. Albo koziorożca, ale tu mogę się pomylić. No. Więc tak, to zazwyczaj była jakaś taka muzyka czarna, gdzieś tam zawsze były jakieś tańce, coś tam. Mhm. Też szatnia troszeczkę tak była nakręcana właśnie. Natomiast sami Holendrzy, Belgowie byli tak dość cisi. Mhm. I ja odniosłem takie przekonanie, że ciężko im mimo wszystko... Nie mam wielu dowodów do tego, żeby im ufać na przykład, nie? W sensie tak... To jest naród bardzo transakcyjny, tak? W sensie coś za coś. Pewnie jak ktoś się interesuje historią, wie jak to było na przykład z Żydami podczas wojny. Holendrzy chyba podobno wydali największą procentową ilość Żydów Niemcom. Po prostu ta taka służalczość, tak? Czyli nie do końca jest tak jak w Polsce, że są pewne zasady takie niepisane pomiędzy, że jest taka, że można komuś ufać. Tak, tam myślę, że trzeba być trochę bardziej ostrożnym, szczególnie jeżeli chodzi o zawodników stamtąd. Nie mówię oczywiście wszystkich, tak? Są Jasne. Różne osoby. Ale generalnie miałem wiele takich przykładów na sobie, że no, ktoś nie mówił tak prosto, nie mówił co myślał, tak? Nie mówił co myślał, tego było troszeczkę. I właśnie... przypadek bądź nie, myślę, że nie, że jednak zazwyczaj tego typu sytuacje były związane właśnie z ludźmi właśnie z Beneluxu. Mhm. Więc...
Takie są twoje obserwacje, tak, masz prawo są, je mieć. Nie chciałbym tutaj być opiniotwórczy, chociaż pewnie taki też jest rola programu, żeby... Rolą programu jest powiedzieć to, jak ty to widziałeś, jak ty to przeżyłeś i myślę, że o swoich przeżyciach możesz dokładnie mówić. Dokładnie w ten sposób. Jak ci pytałem o port, słusznie pomyślałeś o Rotterdamie, bo Rotterdam to jest dzisiaj największy port w Europie. Śródlądowy, tak, w Europie, jeden z największych. Jeden z największych na świecie, tak. Olbrzymi port, mający i też najgłębszy w ogóle, bo 24 metry aż głębokości, więc wielkie kontenerowce mogą tam przyjeżdżać, przypływać właściwie. Jest taki przelicznik, TU, on po polsku się nazywa. Rocznie w Rotterdamie przeładowuje się 12 milionów TU. TU to jest objętość kontenera o długości około 6 metrów. Dla porównania, tam jest 12 milionów. Największy port w Polsce, czyli Gdańsk, obsługuje rocznie 2 miliony TU, co i tak jest 20 razy więcej niż jeszcze 25 lat temu w Polsce. No jakby do Rotterdamu podjazdu nie mamy. Największy port obecnie na świecie jest w Szanghaju. No ale to jakoś nas specjalnie nie dziwi. Ze względu na swoje położenie, Szanghaj ma ten prym. Ale Rotterdam bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o transport w Europie. No tak, Chińczycy nie mogli wykupić Rotterdamu. Kupili Pireus, także zbudowali swój Rotterdam po prostu. No właśnie, ty mi się też jawisz jako taki piłkarz, który... Jako w ogóle człowiek, który się interesuje wieloma dziedzinami życia, że ta piłka rzeczywiście, ty mi nie powiesz raczej, kto zdobył mistrzostwo, to może powiesz, ale... Nie szczerze? Byś mi zadał jakieś proste pytanie. No właśnie, ja pewnie zadałbym ci pytanie, kto był mistrzem Holandii, jak grałeś w Eredivisie, to może byś sobie przypomniał. Nie, to powiem. Tak, ale to za powiem. Dużo z tego sezonu byś mi pewnie nie powiedział nazwisk. A jak cię zapytam o największy port w Europie, to powiesz, że Rotterdam. No nie, to tak. Rzeczywiście taka wiedza ogólna gdzieś tam. Mówię, dużo rzeczy mnie ciekawi, nie? Niekoniecznie akurat z piłki, że tak powiem. Mam zbyt dużo ludzi obok siebie, którzy się interesują za mnie. Okay. Ja już nie muszę. Nie musisz ich dopełniać. Nie. Czy na Insta, na Story, czy gdzieś tam tej piłki jest dużo. Zostawiam to im. Chociaż niektórzy interesują się piłką i też są bardzo wszechstronnie. Bardzo często jedno z drugim. Ktoś ma czas na dwie rzeczy, no ja na piłkę nie mam czasu. Jak trafiłeś do Kerkrade, jak trafiłeś do Rody, kto cię pierwszy tam wziął pod skrzydła? I który z Polaków? Bo mieliście ich tam czterech. Był tak, Lebedyński, tak. Tytoń, Prus. I jeszcze był Filip Kurto. Filip Kurto jeszcze był przez pół roku, jak pamiętam, Paweł Kieszek. A i Paweł Kieszek. Paweł to Kieszek mieliście prawdziwą kolonię. Mało który klub w Europie w najwyższej klasie rozgrywkowej może się pochwalić tym, że w tak krótkim okresie ma pięciu Polaków u siebie. Tak. No i myślę, że też wtedy Liga Holenderska budziła trochę, myślę, jeszcze była jakby wyżej oceniana niż dzisiaj, tak? Bo wtedy to była gdzieś piąta, myślę, szósta, a zawsze były dwa zespoły w Lidze Mistrzów. Zawsze któryś wychodził z tej grupy w Lidze Mistrzów, zawsze któryś namieszał gdzieś tam w Pucharze UEFA, no chociażby Roda w 2006 czy 2007 roku. Półfinał, tak? Półfinał z AC Milan w karnych. Przegrali. Więc tak naprawdę... ta liga była, no tak, to był jakiś tam ewenement pewnie, nie? Na pewno Przemek się sprawdził, przetarł drogę mi. Czy ja się sprawdziłem, nie wiem. Powiedzmy, że pozytywne były opinie, też pewnie gdzieś tam tak pod względem szatni czy czegoś. Pod względem piłkarskim pewnie gdzieś tam można powiedzieć, że można było więcej, no ale zrobiłem ile mogłem, na pewno jakieś tam... Nie przeszkodziłem temu, żeby przyszli następni, tak? Przyszedł Mikołaj Lebedyński, który nie grał dużo, ale strzelił parę bramek. I myślę, że w pewnym momencie był naprawdę jednym z lepszych zawodników, tak obiektywnie rzecz biorąc. Wiadomo, nie mógł rywalizować z Królem Strzelców, chociażby ówczesnym Madsem Junckerem, ale to był naprawdę dobry, dobrze wyglądający na treningu, jeden z najlepiej wyglądających zawodników. Był Paweł Kieszek. Paweł Kieszek wtedy miał średni okres, tak? Był po FC Porto, długo nie grał. Myślę, że on się troszeczkę wtedy już odbijał, tak? Ten dzisiejszy Paweł Kieszek to jest, czy tam może dzisiejszy, no już ma swoje lata, ale gdzieś tam sprzed paru lat, to też jest pewnie, też pewnie troszeczkę... No lepszy zawodnik niż wtedy, w lepszej formie. Zdecydowanie, zdecydowanie. No i był Filip. Filip trafił na taki czas, że Roda spadała. Filip grał, wtedy mnie posadził na ławce. Ciężki czas, bo bardzo słabi zawodnicy, nieprzewidywalni zawodnicy w obronie. Niby bramkarz też ma okazję do większej ilości interwencji, gdzieś tam pokazywania tego, co potrafi. Natomiast to były bardzo specyficzni zawodnicy. Po prostu nigdy nie wiadomo, czego się można było po nich spodziewać. Więc nawet jak miał cztery niesamowite interwencje i coś zawalił, to ludzie widzieli. No tam etykietki, szczególnie obcokrajowcom, bardzo łatwo się przyklejało.
Więc no było nas dużo i gdyby Roda nie spadła, myślę, że byłoby jeszcze więcej. No, gdzieś tam jakoś... No reklamę zrobiliście chyba niezłą Polakom. Jako taką, jako takim, żeby ściągać ich później z polskiej ligi do Rody, czy też w ogóle do tamtego regionu Holandii? Mi się wydaje, że im się podobała troszeczkę nasza mentalność. My byliśmy mimo wszystko troszeczkę tak dużo pracowaliśmy na pewno. Byliśmy dosyć pozytywnymi osobami. Na pewno nie przeszkadzaliśmy, nie wprowadzaliśmy jakiejś tam złej atmosfery. Też kilku z nas gdzieś tam działało charytatywnie. To się też bardzo podobało. Ciężko mi do końca powiedzieć, jaki był powód, że było nas aż tylu, ale na pewno nie ściągałoby się zawodników, którzy by się nie, powiedzmy, dwóch się nie sprawdziło z jakiegoś kraju. Dobra, to już to ściągamy ich dalej. Nie, no wątpię, że tak było. Po prostu myślę, że był jakiś taki pomysł i w pewnych aspektach pasowaliśmy. A ktoś poza Polako, ktoś spoza tej grupy polskiej, kogo dobrze wspominasz z tamtego zespołu Rody? Nie, no oczywiście, było bardzo dużo zawodników. Trzymaliśmy się, potem jak był Filip Kurto, to na przykład trzymaliśmy się z Danilo Pereirą. Mhm. Zresztą Danilo Pereira ostatnie 3 miesiące swojej gry w Rodzie mieszkał u mnie, bo zdał mieszkanie, jakoś tak było, że zdał mieszkanie i mieszkał u mnie. Więc musiał być z tobą. Nie, oczywiście, że tak. To ja wtedy też, znaczy, czy wesoło, to nie wiem, na pewno miał ciężko, bo ja wtedy uczyłem się grać na gitarze, zaczynałem. Aha. Więc no niestety... Czyli nasłuchał się. Tak, i uczyłem się też śpiewać, pamiętam, w tym okresie. Okay. Także tak, no jeżeli rozmawiamy gdzieś, wspominamy, no to zawsze gdzieś tam próbuję naśladować to, co ja wtedy robiłem. Wiadomo, nauka śpiewu to jest naśladowanie coraz wyższych dźwięków. Mhm. Dla kogoś, kto nie wie, brzmi to zabawnie, a raczej no Danilo, myślę, że do dzisiaj nie uczył się śpiewać już po tamtym, co słyszał wtedy, więc... A powiedz mi w takim razie o trenerze trochę Rody, bo ja wiem z rozmowy z tobą, że to chyba nie do końca miałeś z nim po drodze. Ja nie miałem z nim po drodze. Myślę, że wielu zawodników nie miało z nim po drodze. Kto był tym trenerem? To był... Ta osoba nazywała się Rud Brod. To był ten, który wtedy zrobił świetną robotę w RKC Waalwijk. Mały klub. Wprowadził ich dosyć nieoczekiwanie do Eredivisie. W Eredivisie w pierwszym sezonie poszło im naprawdę nieźle. Chyba nawet grali w playoffach do Ligi Europejskiej. Wiem, że z nami wygrali, pamiętam, u nich 5-1. Tak, mieli parę takich dużych wyników, naprawdę dobrych meczy. No duże były oczekiwania po nim, że tak powiem, wjazd miał mocny, po prostu od razu jakby dał do zrozumienia, że tu jest on, długo, długo nikt, a po prostu... Czyli ustalił hierarchię z góry. Tak, tak, jednocześnie przykleił też taką etykietkę na swoich drzwiach do swojego biura, że trener ma zawsze rację. Mhm. Myślę, coś takiego można by tutaj powiedzieć. Dodatkowo to było tak, że zawodnicy, którzy nie grali, mieli praktycznie zerowe wsparcie, tak? Byli odsunięci z jakiegoś powodu. Po prostu wybierał sobie zawodników i robił z nich swoich zawodników. Tak? To jest jakaś pewnie też strategia trenerska. No, trenerem nie byłem, wielu trenerów widziałem, tylko raz widziałem, aż żeby to zaszło aż tak daleko. Właśnie wtedy? Właśnie wtedy, tak, w Rodzie. No, w Polsce też miałem z tym do czynienia, ale może nie, zdecydowanie nie w takim wydaniu i nie w takim przytłaczającym zawodników, którzy akurat nie grali aktualnie. Czyli zabierał wszystko tym, którzy nie grają, dawał tym, którzy grają. Ale wiadomo, że ci, którzy grają aktualnie, nie będą grać cały sezon. W końcu wejdą tamci. Jak się czują tamci wtedy? No, to jest takie... A daj jakiś przykład. Nie gra się dla trenera. Co to znaczy, że zabierał tym, co nie grali? No powiedzmy, że ktoś wcześniej grał wszystko, tak? Dość dobry zawodnik. I automatycznie zrzucał tego zawodnika ze składu, wrzucał innego, dużo z nim rozmawiał, gdzieś tam się śmiewał, żartował, brał na rozmowę. I automatycznie, jeżeli chodzi o tego drugiego zawodnika, to było zero, tak? To jakby nie było, po prostu było takie... Nawet ta mimika była taka, że jakby się odsuwał celowo od człowieka. Mhm. Tak to mogę jakoś tam nazwać. Po prostu w każdym możliwym aspekcie się jakby odsuwał, tak? Jednocześnie dawał takie wsparcie komuś, kto grał. No pytanie, czy to było dobre? No jeżeli patrzę na nasze wyniki, to, że zrobił z drużyny, która w dwóch sezonach grała playoffy, zrobił drużynę, która w dwóch następnych
grała play-offy, ale te broniły się przed spadkiem. Mhm. I ostatecznie spadła później. I ostatecznie spadła w drugim sezonie. Zresztą to, co się nie udało w tym pierwszym sezonie, bo warto w ogóle ten mecz przypomnieć, że zawodnik właśnie taki też uwielbiany przez tego trenera, przez niego ściągnięty, no, uratował go wtedy, bo strzelił dwie bramki z rzutów wolnych. Mhm. Roda musiała wygrać 2-1, było 1-0 i 75. minuta. I ten zawodnik strzelił pierwszą bramkę z rzutu wolnego na 1-1, mhm, i drugą w finale playoffów. A Roda, jak weszła w 56. roku do Eredivisie, to nigdy nie spadła do tamtego momentu. Mhm. Więc tam już czekało wojsko na nas, w razie co, żeby nas gdzieś tam ochraniać, bo z dziada, pradziada wszyscy chodzili i pamiętali sukcesy. I dla wielu tych ludzi to było po prostu koniec jakiegoś życia, jeżeli by ten zespół spadł. Mhm. W pierwszym sezonie. Drugi sezon już był taki, że no, ludzie przywykli do tej myśli, że ten zespół może spaść. Mhm. Prędzej czy później to się pewnie wydarzy. Myślę, że to, dlaczego był taki zjazd podczas dwóch sezonów, to jest właśnie, myślę, że działania tego trenera, takie nieumiejętne podejście. Wiadomo, że być może jest pewna grupa zawodników, przy których sprawdza się takie podejście. Wiadomo, że to też trzeba dopasować, tak, jakiś tam profil psychologiczny, jak zawodnicy reagują, jakie są też relacje w drużynie, czy warto je niszczyć dla jakiejś wpajania jakiejś swojej takiej ścisłej strategii. Myślę, że taka bezkompromisowość w takim wypadku dopasowywania takich miękkich rzeczy, tak, jak jakieś tam relacje, jakieś tam gratyfikacje, wyróżnianie, to tak bezkompromisowość się często nie sprawdza. Mhm. Masz jakiś ulubiony stadion w Holandii, na którym grałeś? Mi się bardzo podoba stadion PSV, mhm, i nigdy na nim nie zagrałem. Mhm. To był jeden z niewielu stadionów, na którym nie zagrałem. Grałem na Feyenoordzie, na Ajaxie, na Twentenschede, Valk, no, praktycznie większość stadionów. Bardzo mi się podoba stadion FC Groningen. Ogólnie miasto jest bardzo bogate, mhm, jest bardzo odnowiony ten rejon, gdzie jest stadion. Stadion wygląda dosyć kosmicznie. Mhm. Bardzo wpasowywuje się jakby w taki w takie, jakby to powiedzieć, krajobraz dookoła, taki co prawda betonowy, ale taki trochę kosmiczny. Bardzo fajnie to wyglądało. A byłeś w Groningen, w mieście? W samym Groningen nie byłem. Bo pytam cię dlatego, bo jedna z podpowiedzi mówiła o tym, że w tym kraju znajduje się bardzo specyficzny, jeden z najsłynniejszych pubów, czy też barów na kontynencie. Aha. I nie wiem, czy wiesz, że w Groningen taki jest. Słyszałeś o takim barze, czy też pubie, który nazywa się Trzy Siostry? Słyszałem, że jest taki na pewno, ale szczerze mówiąc... To powiem ci, dlaczego o nim wspominam. Wspominam o nim, bo to jest największy pub w Europie. On może pomieścić najwięcej ludzi. Tam ponad 3000 osób może wejść, wow, do tego pubu. Więc jak na mały stadion, do jednego baru można tyle rzeczywiście ludzi wpuścić. Nie wiem, jak się... Ty holenderski trochę znasz. Jak jest Trzy Siostry po holendersku? Delizosies. Okej. Okay. No to właśnie tak jest. No, nie pytaj mnie, bo ja nie mam pojęcia, ale ja nie znam holenderskiego, przyznaję. Brewer jest brat, Zus jest... Drie, a tutaj masz chyba, Gezusters. Drie jest Zusters. Tak, no to jest właśnie, tak to mniej więcej wygląda na tym szkicu, więc jak będziecie w Groningen, to zdecydowanie się tam wybierzcie. Ale to jest jakaś słowotwórstwo, to na pewno, aha, nie jest siostry, na pewno nie jest przedrostek ch. G, to jest, bo to jest do czasowników. O, to jest jakaś gra słowna. Okej, okay, dobra. Niedosłownie to jest Trzy Siostry. Rozumiem. A ty jak szybko nauczyłeś się języka holenderskiego? Ja miałem taki problem, że po holendersku Mati, tak, czyli zdrobnienie mojego imienia, mhm, znaczyło coś takiego jak ziomek. Tak, aha, ziomek, Mati. No wiadomo, Mate to jest taki po angielskiego, tak? Aha. A Mati, oni mówili Mati. Ja miałem ciągłe wrażenie, że mnie ktoś obgaduje. Wszędzie piszę Mati. I miałem bardzo silną motywację, żeby się nauczyć holenderskiego właśnie. Okay, żeby sprawdzić, czy cię na pewno nie obgadują. Tak, czy mnie nie obgadują dosłownie. Więc bardzo szybko nauczyłem się mówić. Mhm. I niestety, jako że byłem w regionie, w którym był najbardziej zniekształcony akcent, bo ten Limburg w ogóle był taki dosyć specyficznym miejscem. Jak się zobaczy na mapę Holandii, to jest taki cypelek. Po prostu jak się dzieliła Belgia i Holandia, to, mhm, załoga zamku Maastricht została przy królu.
Dlatego ten rejon nie odczepił się po prostu od Niderlandów i nie został Belgią. Okej. Okay. To też jest taka ciekawostka. To mamy mapę. Wiesz co, mamy mapę Holandii. Proszę bardzo, wywołuję, że dzisiaj jestem przygotowany. Co powiesz, to ja mam. Zobacz, popatrzmy sobie. Super. Tak wygląda kraj, o którym dzisiaj sobie mówimy. Będzie też takie porównanie Holandii na mapie Polski. Jak duży jest to kraj, czy jak nieduży jest to kraj, bo to różnie można oceniać. Chyba 1/3 jest jakoś tak... Tak, ale bardzo liczne, nie? Bo 17 milionów. 17-18 milionów, tak. No jest, nie ma dużych miast, to jest ciekawostka. Jest bardzo rozłożone. Zobacz, od Białegostoku do Częstochowy, a mniej więcej. Nie wiem, że taka mała. Ojej. No, taka malutka ta Holandia. Większa się wydawała tam wewnątrz? Większa mi się wydawała, tak. Chociaż nigdy nie było, tak, najdalszy my z samego, właśnie w prawym dolnym rogu, tak, na południowym wschodzie widać ten cypelek. Mhm. I my dokładnie tam na samym dole, o właśnie. O, tutaj jest ten cypelek na lewo od Kolonii. Mhm. I tam jest właśnie Herlin, Kerkrade, Maastricht. I to są takie trzy największe miasta. Tylko że te miasta w Holandii nie przekraczają 800 tysięcy mieszkańców. Mhm. W Polsce mamy Łódź, mamy Warszawę, mamy Poznań bodajże i jeszcze Wrocław. Mhm. Właściwie już albo ponad milionowe miasta. W Holandii jest bardzo dużo miast, od 100 do 200, 300 tysięcy. Po prostu tam bardzo równo się to wszystko rozkłada. Plus nie ma wysokich budynków za bardzo, tak? Oni są... Czyli wieżowców takich jak w Warszawie tutaj na Mordorze to nie uświadczysz za bardzo. Oczywiście wiadomo, są nowoczesne centra. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, to nie. To jest mało. Okay. Są bardzo nieliczne. W Eindhoven na przykład są takie trzy charakterystyczne wieżowce smukłe, 20-piętrowe, mieszkalne. I to jest tyle tak naprawdę. Nie? Gdzieś się zdarzają 8-9-piętrowe, natomiast oni sobie upodobali takie charakterystyczne domki z czerwonej cegły, jednorodzinne. Mhm. Więc no wiadomo, dużo ludzi, jak każdy chciał mieć domek jednorodzinny, to musiało się jakoś tam rozpozetrzeć na większym terytorium. A ty gdzie mieszkałeś? W jakim mieszkaniu? To było mieszkanie wynajęte przez klub? Sam go sobie szukałeś? Ja Przemek opuszczał to mieszkanie. Bardzo fajne zresztą, bo duże miałem mieszkanie. Jednocześnie to nie było centrum, a tam była... Tam głównym determinantem ceny, to nie jest tak jak w Polsce, że jest jakieś nowoczesne budownictwo, czy nie wiem, parking podziemny, nie to determinuje cenę. Tam cenę determinowało to, czy to było centrum. Bo bardzo dużo starszych osób chciało mieć dostęp do służby zdrowia bardzo blisko. Tam mówię, dużo starszych osób, takich naprawdę starszych, tak, które potrzebowały spokoju, wyjścia do kawiarni i wyjścia do gdzieś tam kompleksowej, powiedzmy, ochrony zdrowia. I to się dla nich liczyło, tak? I oni, myślę, windowali te ceny. Popyt był z ich strony, więc te mieszkania właściwie w centrum były troszeczkę droższe. Ja miałem bardzo duże mieszkanie w nowym właśnie bloku, bo podejrzewam, że 115-120 metrów. I płaciłem naprawdę niewiele, więc stosunkowo do ludzi, którzy mieli trzy razy mniejsze mieszkania w centrum. Okej, okay. A możesz powiedzieć, ile to, jakie to są ceny? Ja wtedy wynajmowałem, bo tam są takie firmy, tak? To są firmy, w Polsce tego nie ma jeszcze, rynek nie jest tak, rynek jest młody w Polsce, więc wciąż jest duże rozdrobnienie. Tam na przykład firmy, jest kilka firm, które wynajmują mieszkania, tak? To są ich mieszkania i one je wynajmują. Ja jednej z takich firm, zresztą to też sponsor Rody był, od jednej z takich firm właśnie wynajmowałem. Wcześniej Przemek tam mieszkał 3 lata, 4. I to było 450-500 euro. Za? Miesiąc. Za miesiąc. Za miesiąc. Okay. Plus rachunki tam jakieś pewnie 150 euro. No to nie ma tragedii wcale. Nie, ale to był też tani region, tak? To był też mimo wszystko tani region. O średniej renomie wśród reszty Holandii po prostu. Okay. Więc to nie był jakiś taki... Były pogórniczy, to był jedyny region w Holandii, gdzie były kopalnie, tak? Zresztą też kojarzymy migrację z Polski, jeździły właśnie do Belgii i też do Holandii, właśnie w te regiony, tam gdzie jest Limburg. A miałeś jakąś, nie wiem, nieprzyjemną, niebezpieczną sytuację podczas mieszkania tam? Jakąkolwiek? Było, pamiętam, że gdzieś coś... Pamiętam, jechaliśmy chyba z dziewczyną moją ówczesną gdzieś... I ona, staliśmy na stacji benzynowej właśnie i ona się coś popatrzyła na jakąś osobę, powiedzmy z innego, nie taką typowo holenderską, gdzieś tam. Nie chcę używać już tych, wiadomo, że to kole dzisiaj, kole w uszy.
po prostu nierdzenną Holenderkę, gdzieś tam popatrzyła się, no i ona wyskoczyła rzeczywiście z nożem gdzieś tam do nas. Ja byłem akurat wtedy na stacji benzynowej, wróciłem jakoś, nie pamiętam jak to było, jakoś się załagodziło samo, natomiast ta sytuacja była dosyć nietypowa i taka rzeczywiście, ktoś chyba był też pod wpływem czegoś i była taka niebezpieczna sytuacja. Czy było więcej? Nie, chyba nie, jakieś tam petardy mi ktoś czasem lubił rzucić pod parapet, ale to nic. A to jest luz, to nie, to co się zdarza wszędzie, wiesz, to jakby nie ma nawet o czym gadać. Poza tym to nie. A jak klub już miał ten gorszy czas, to kibice potrafili się upomnieć, nie wiem, robić jakieś pogadanki z zawodnikami, jakieś przyjścia na trening? Oni tam są bardzo... Teraz mi trochę brakuje słów. Oni są bardzo polegają na takich pozorach, tak? I któregoś razu pamiętam, przegraliśmy, ja nie grałem wtedy. Zaraz będzie wiadomo, dlaczego od razu to mówię, ponieważ przegraliśmy 7-0 z PSV. I nagle w radiu miejscowym zaczęli mówić, że kibice się zbierają, że na nas czekają, że już tam będzie, a to w Holandii jest bardzo nietypowa sytuacja. To takie rzeczy zdarzały się, pamiętam, że Feyenoord przegrał 10-0 chyba, czy 10-1 z Ajaxem. To kibice wyszli, tak, to już było wiadomo, można sobie wyobrazić, jaki to jest gabaryt przegranej. No jak myśmy wyszli po prostu z tego autobusu, patrzymy, gdzie ci kibice są. Nie okazało się, że tam no średnia wieku tych kibiców to było tam 75 lat. Dwie osoby były o lasce. No po prostu nie mówię tego, że jakoś tam się śmieję, tylko po prostu, no że tak jasne. Spodziewałeś się czegoś innego. Nie spodziewaliśmy się niewiele, ale nie aż tak niewiele. Ale gazety zrobiły z tego, że tutaj kibice wyszli, tu bardzo duże niezadowolenie społeczne, klub musi coś z tym zrobić. A tak naprawdę... Kurde, no ci ludzie, którzy wyszli, to oni nawet słowa nie powiedzieli i takim chyba im było bardziej głupio niż na mnie, więc że tak też chyba patrzyli tak po sobie i też jakoś tak nie do końca wierzyli, że coś mogą wskórać, nie? W takim składzie, w jakim byli. Już nie będę dalej, bo to też będzie zakrawać jakieś tam ksenofobie i inne rzeczy, więc może nie będę już tłumaczył, kto tam jeszcze był. Natomiast oni mieli takie bardzo pozory swoje. Holendrzy bardzo lubią pozory, to na pewno. Też te ich wielkie okna wychodzące z domów jednorodzinnych na główną ulicę, gdzie zawsze, jeżeli spojrzysz się przez to okno, ono jest zawsze odsłonięte, nie ma firanek. Jest pięknie. Ten dzieła sztuki, jakieś coś, globusy drewniane, coś, a się wyjdzie do przedpokoju i się śmieci walają, nie? Ale przedpokoju już nie widać. I tak samo to jest jeden z najbardziej zamkniętych krajów, jeżeli chodzi o ludzi na świecie. Wedle badań socjologów to jest nawet kraj bardziej zamknięty od Japonii, jeżeli chodzi o ludzi. Bardzo ciężko z nimi stworzyć taką większą zażyłość, tak? No wiadomo, jak to jest w Polsce, tak, no dwa kieliszki wypijemy i od razu, tak, ja znam twoją historię życia, ty znasz moją, okej. Tam jest bardzo trudne. Właściwie oni są bardzo uśmiechnięci i bardzo tak lubią się pytać, co u ciebie, jak tam. Oni opowiedzą wszystko, jaka jest pogoda dzisiaj, wczoraj, rok temu, kiedy spadł śnieg ostatnio. Ale jak tylko pójdzie się troszeczkę dalej, to jest automatycznie taka bariera, tak. To też wychodzi z pewnych, już może nie będę tam jakoś się zagłębiał, ale to też z pewnych jakichś tam społecznych kwestii wychodzi. I na przykład kiedyś Przemek opowiadał, że na przykład w PSV była taka sytuacja, że w klubie był problem. Wszyscy wiedzieli, że jest problem i oni tak nakręcali, tak opompowali sytuację, że ten problem trzeba rozwiązać, bo nie było wyników, coś jest nie tak. No i zatrudniono jakichś tam dwóch specjalistów, którzy, psychologów sportowych jakichś tam. No i nikt nie wiedział, w jakiej to będzie postaci, czy oni będą robić wywiady, czy co, ale powiedziano, że oni będą towarzyszyć zawodnikom przez tydzień, nie? I oczywiście ci ludzie, kurde, ubrali się na czarno, założyli kapelusze, nie? No jak jacyś szpiedzy, nie? I po prostu się przemykali między tym, nie? I tu podsłuchiwali, tam coś patrzyli. No i kurde, podobno zapłacono gdzieś tam za to duże pieniądze, spodziewano się jakichś tam wielkich wniosków. Wszyscy się, jak to Przemek mówił, że w takiej salce się zebrali, prezesi, coś tam ktoś. No i oni wchodzą na scenę i mówią, że nie ma problemu. I tyle. I to jest taki, że oni, że nie ma problemu. To nie było żadnej gadki. Nie ma problemu. Nie? No, tydzień się szlajali w kapturach, w tych, nie. Taki fajny zawód, powiedz, jakbyś trzeba się to wkręcić. Wzięli za to sporo pewnie, więc tam pozwiedzali, popodsłuchiwali, dowiedzieli się czegoś, uznali, że nie ma problemu i tyle, nie? No i tak mi się kojarzy Holandia. Oczywiście ja mówię,
kurde, trochę to zabarwienie, jak opowiadam, jest takie dosyć negatywne. Jest bardzo dużo plusów, jak najbardziej. To są bardzo ciekawi ludzie. No to ludzie, dawaj, bardzo. To dawaj plusy. Jakie są plusy? No na pewno oni się czują bardzo odpowiedzialni za wiele rzeczy, tak? Są bardzo, myślę, że tu w tym pozytywnym aspekcie muszę to powiedzieć, są świetnymi pracownikami. Mhm. To jest kraj bardzo protestancki, wywodzący się z korzeni protestanckich, gdzie jest tak zwane uwielbienie pracy, tak? Praca jako coś, co zbawia człowieka. Mhm. Więc oni są z automatu ludźmi transakcyjnymi, coś za coś. Oczywiście to ma swoje minusy, bo nam Polakom ciężko tam, myślę, się jakoś tak poruszać między nimi, natomiast no ma to swoje atuty właśnie, tak? No mają silną gospodarkę, mają bardzo duży PKB, to jest jeden z niewielu krajów, który ma nadwyżkę na bilansie handlowym, nawet teraz, podczas pandemii. Są bardzo hojni, są też bardzo, bardzo szczodrzy, bardzo hojni. Jeżeli widzą w czymś sens, taki logiczny sens, że oni to pojmują, tak jak ja na przykład robiłem różne akcje charytatywne, bardzo cenię sobie wsparcie, jakie właśnie płynęło z Holandii. Bardzo dużo ludzi się angażowało, czekało na to, pytało i no jakoś z jakiegoś powodu też mi ufali, więc bardzo to było takie przyjemne, tak? No, mimo wszystko można było liczyć na dobre słowo. Co prawda to dobre słowo było czasem takie, że słyszałeś to, co chciałeś usłyszeć, ale mimo wszystko oni w języku swoim mają masę określeń, że coś jest dobrze. Jest dobrze, fajnie, fantastycznie, świetnie, superowo, ekstra i tak dalej. To tak jak u nas, to tak jak w polskim. Tak, ale w Polsce jest też dużo na nie, nie? Oczywiście, że kurde, teraz jakoś mi nie przychodzi nic do głowy, ale na pewno jest trochę określeń na nie, że że coś jest nie tak. Że, tak, coś, że jest... coś jest nie tak, dokładnie. Więc akurat często się słyszało dobre słowa, jakąś pochwałę. Nawet jak ona nie była prawdziwa, to jakoś tam wpływała gratyfikacyjnie, motywacyjnie na człowieka. A opowiedz mi, wiesz co, to opowiedz mi o tych akcjach charytatywnych, bo ty znanych jesteś z nich nie tylko w Holandii, bo ty je kontynuowałeś tutaj w Polsce, chyba nadal kontynuujesz taką działalność, powiedzmy, charytatywną. Tak, jak byłem w Holandii, to pomagało mi też kilka osób. Oczywiście dzisiaj razem już prowadzimy, razem z Kamilem i z Gosią prowadzimy fundację. Właściwie to jest stowarzyszenie wciąż, ale działa pewnie jak nie jedna fundacja. Od lat, już od 10 lat zaczynało się od akcji w szpitalach. To jeszcze ja byłem jeszcze z takim w ogóle jeszcze innym kolegą. Zaczynaliśmy organizować wolontariat tam, gdzie umierają ludzie i tam, gdzie już dożywają swoich późnych lat, czyli geriatria, paliatyw. Taka była potrzeba. To jest coś innego niż hospicjum. Tam nie było nic zorganizowanego i tak zaczęliśmy. Wyszliśmy z tamtego punktu. Coś się zaczynało dziać, angażowaliśmy się coraz bardziej. Potem jak pojechałem do Holandii, stworzyły się pewne możliwości, zbiórki środków, rzeczy inne. To wszystko było gdzieś tam transferowane gdzieś tutaj do Polski. Udawało się robić fajne akcje, pomagaliśmy dużej ilości osób. Mieliśmy dobre rozpoznanie, dołączało się wiele osób. Potem sformalizowaliśmy to. Każdy z naszej trójki w swoim gdzieś tam miejscu coś robi, organizuje w kierunku, na przykład ja jak byłem na uczelni, to organizowałem na uczelni, jak byłem w klubach, starałem się jakby transferować tą pomoc z klubów, mamy domy dziecka. To były spotkania właśnie jakieś, czy jakieś zbiórki? Dużo, to było bardzo dużo ludzi, rzeczy, to były... Począwszy od organizowania wycieczek, jakieś tam edukacyjno, czegoś na przykład z Zamościa do Warszawy, czy gdzieś tam, przez turnieje piłkarskie, przez zbiórki dla poszczególnych rodzin, przez takie rozmowy, spotykanie się z dzieciakami, przez organizowanie prezentów. To nie było tak, jak to robią pewne. My bardzo jesteśmy zżyci z ludźmi, którym pomagamy. Tak? Mhm. To nie jest tak, że coś robimy, idziemy, zapominamy, gdzieś może kiedyś sobie przypomnimy. Nie, właściwie ja bym pewnie mógł wymienić wszystkich, którym pomagamy, mimo że to już pewnie będzie kilkaset osób, ale myślę, że każdego gdzieś tam z nami pamiętam, bo no jest ten kontakt, tak, cały czas jesteśmy. Jak jestem na świętach, to też wyjeżdżamy gdzieś tam, raczej pomagamy ludziom z regionu. Zbieramy też, nasze turnieje wspiera wiele fantastycznych osób, wiele osób gdzieś tam przysyła koszulki z całego świata, też począwszy od takich właśnie, gdzieś tam Danilo, czy wielu innych, no nie wiem, zawsze jest z nami, nie wiem, no może nie będę wymieniał, bo kogoś skrzywdzę, jak nie wymienię, no ale to są reprezentanci Polski, to są ludzie, którzy grają za granicą, plus też wiele osób z Polski, którzy gdzieś tam pomagają.
też taki nasz znak rozpoznawczy, taki główna akcja, to jest właśnie turniej charytatywny, tak? On jest zawsze w drugi dzień świąt, zawsze jest pełna hala, no chyba, że jest pandemia, to wiadomo, jest bardzo dużo ludzi. No i tak naprawdę już po Holandii się ta inicjatywa zaczęła. No i były turnieje, na którym zbieraliśmy jednego wieczora w biednym Zamościu. W biednym, może nie biednym, ale no nie jest to najbogatszy region, tak? Więc, a zbieraliśmy po 80 tysięcy. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma nazwisko i gdzieś tam jest to centrum Polski, jakieś tam biznesowo to trochę inaczej wygląda, to nie jest nic specjalnego, to 80 tysięcy, tak? No, nie wiem, ktoś tam z reprezentantów organizuje turniej w Suwałkach. A to chyba nie o to chodzi, żeby się porównywać do innych, wiesz? Chodzi o to, żeby po prostu pomóc, ale pokazać, jeżeli masz taką możliwość. Skalę tego, że no rzeczywiście coś tam się dzieje. Rzadko też mam okazję gdzieś coś o tym powiedzieć. Wcześniej tak nie trzeba było się jakby reklamować. Dzisiaj to jest trochę inna sytuacja. Jak już się nie gra, no to trzeba jakoś zachować tą ciągłość. Ktoś zawsze rozpozna, coś pozna, zaproponuje. Też mam ostatnio kontakt z paroma osobami, które gdzieś tam na pewno w przyszłości mocno pomogą. No i jesteśmy autentyczni jako tako, tak? No, więc też jeżeli chodzi o same te turnieje sportowe, to też co jakiś czas są fajne akcje. Czasem są mniejsze także w trakcie roku. Wiadomo, że pandemia nam podcięła mocno skrzydła. Ale walczymy. Walczcie, bo to są fajne inicjatywy. Staramy się. Fajnie. No miałeś też okazję tutaj o nich trochę powiedzieć, więc może jakieś nowe perspektywy też się otworzą. To ja jeszcze wrócę do Holandii, pozwól. Jakie było uczucie obronić karnego przeciwko Twente, którego strzelał Brian Ruiz, i zatrzymać jego panenkę, która była totalnie nieudana, ale no, też dzięki tobie. Myślę, że bardzo fajnie było wtedy, bo cały stadion był przeciwko mnie. Twente walczyło o swoje drugie mistrzostwo. Tak, z Ajaxem wtedy. Z Ajaxem. I to był trzeci mecz od końca, tak? Czyli zostały jeszcze chyba tylko dwa mecze po naszym meczu. Była taka sytuacja, że Twente wygrywając, praktycznie tylko od nich już by zależało, czy zdobędą mistrzostwo, czyli wygrają z nami, nawet mogą przegrać z Ajaxem, ale wygrają następne i są mistrzami. Natomiast jeżeli z nami nie wygrywali, to musieli wygrać wszystkie mecze. No i ten karny był chyba w 80 minucie, tak? Było 1-0 dla nas. Czyli końcówka już meczu. Nie, przepraszam. W 50 minucie było 0-0. Okay. No i jechali z nami, wiadomo, jak to się powie, ząbka z furą, gnoju i tak dalej. Jechali z nami mocno, tak? Ten, bardzo fajnie mi się wtedy też grało. Taki, czułem jakieś takie flow, wiadomo, jak to bramkarz gra swój mecz i tak dalej. Nasi zawodnicy też grali naprawdę świetnie. Paru sytuacji nie wykorzystaliśmy. No i właśnie ten karny był chyba w 50 minucie. To było jasne, że jeżeli strzelą, to już jest po nas, tak? Skończy się 3-4-0. Nie strzelili, my zaraz strzeliliśmy z kontrataku. Nie wiem, czy to nie była jedna z następnych sytuacji właśnie. I tak, no to był bardzo... I właśnie przez to, że oni nie wygrali z nami, i nie, że Ruiz nie strzelił wtedy tego karnego, to nie zdobyli mistrzostwa Holandii, bo ten mecz z Ajaxem przegrali i tylko ten mecz. A normalnie nie musieliby go, mogliby go przegrać i dalej byliby mistrzami, więc zapewne mam jakąś taką swoją małą satysfakcję, jak to się mówi, wpływu na historię. Bo jak się powinniście lubić, bo jakieś podziękowania wysłać. Nie, no ale... Ale ostatnio gdzieś była sytuacja, gdzieś nagle patrzę, na moim Instagramie jest 50 wiadomości, bo okazało się, że De Ligt był właśnie w food trucku. I na pytanie, czy pamięta jakichś zawodników z Polski, to wiem, że wymienił mnie chyba po Przemku Tytoniu właśnie. Okay. Zapadłeś w pamięć? Tak, więc może i zapadłem w pamięć akurat, więc nie mam pojęcia. No. Zapadła mi w pamięć za to sytuacja, która nie wydarzyła się co prawda w Holandii, ale myślę, że warto o niej powiedzieć. Mamy pewien plakat. Myślę, że się domyślasz, o jaki plakat tak, chodzi. Wiem. Mamy plakat... Internetowy viral. Słuchaj, trafiłeś kiedyś na taką stronę, ona się nazywała chyba... Projektant płakał jak projektował. Tak, grafik płakał jak projektował. Tak. To jest, proszę państwa, plakat. Oficjalny plakat to nie jest wymysł nikogo spoza klubu. Zagłębie Sosnowiec, w którym wtedy byłeś. Polecam obiady domowe w Sosnowcu przy ulicy Kierocińskiej. Ja już jestem ślepy, przepraszam. Tak, Kierociński. I trzymasz w ręku talerz z schabowym pewnie jakimś ziemniakami i z drugiej piłkę. Tak. Piłkę. Który sam pomysł jest znakomity, bardzo mi się podoba, natomiast wyjaśnij, o co tutaj chodzi, co to jest za historia? No tak, po pierwsze muszę nadmienić, że obiad zjadłem. Okej. Okay. Później, tak. Najważniejsze. Był bardzo dobry, bo był, wiadomo, taki zrobiony spod publiczkę. Aha. A więc
No. A to chyba nie było takie wtedy oczywiste, że się jadło obiady w Sosnowcu. Nie, wtedy Sosnowiec. Ja nie pamiętam właśnie, jak to było z tą aferą, tak? Tam była ta afera, którą aha, pewnie wszyscy kojarzą, i Sosnowiec nabrał takich tajemniczo ciemnych barw w takiej świadomości. Natomiast co ciekawe, to był taki moment, że to był chyba kwiecień, maj. Ja od początku, od kiedy przyszedłem, od stycznia, nie dostałem chyba ani grosza wtedy. No i nie było pieniążków, tak? Ja za swoje operacje rodzice płacili ogromne pieniądze, nie było wtedy jeszcze ubezpieczeń sportowych. Że ja w ogóle wtedy grałem, to był raz, że to było dużo. Nikt mi nie powiedział, że właściwie wrócę na pewno gdzieś tam do sportu. Może się uda, może nie. To była operacja na zasadzie, czy będę chodził, czy nie. Więc też pieniążki za te operacje były ogromne. Świetną wtedy robotę zrobili właśnie lekarze i też fizjoterapeuta dr Wolf z Łodzi. No jakoś się udało. Długi były ogromne. W Hetmanie, no wiadomo, mieszkałem w domu, ale Hetman się rozpadał. Ja jako tydzień z Hetmana, mimo że podpisywałem kontrakt przed jeszcze kontuzją, która trwała prawie 2 lata. Podpisałem kontrakt na 3 lata. Jak odchodziłem do Sosnowca, zarabiając 800 zł, miałem zaległości sięgające 20 tysięcy. Wow. Tak, ja nie dostawałem grosza w najważniejszym momencie, kiedy te pieniądze były potrzebne, szczególnie rodzicom. Ja nie dostałem nic, więc notabene w Sosnowcu też byłem, jak nie dostawałem pieniędzy, no to tak, do sekretariatu poszedłem po 20 zł, tu jak chciałem iść do kina, to pamiętam, brałem bilet, miałem taką swoją ulubioną salę, gdzie wiedziałem, że się zatnie seans, to dostanę kolejne bilety, nie, jako wynagrodzenie. No człowiek kombinował, tak? No i też były takie momenty, że no trzeba było racjonować żywność, tak? No grało się w kluczowym zespole drugiej ligi. A trzeba było racjonować bardzo żywność. No myślę, że wielu gdzieś tam znajomych z piłki gdzieś tam, teraz już może mniej, ale wtedy jeszcze były takie kluby, które nie płaciły, no i wiadomo, to życie wyglądało, jak wyglądało, no zabawnie w opowieściach. Ale wtedy do śmiechu pewnie nie było. Niekoniecznie. Ja wiem, że to tak brzmi, że tu nie miałem co jeść. Nie wiem, ja wtedy wydawałem czasami 3-4 zł dziennie, to mi musiało starczać. Potem jak był ten plakat, notabene zabawny, jak zabawny, ale ratował gdzieś tam jakieś życie. Znaczy może nie życie, ale... O co chodziło dokładnie z tym plakatem? On powstał w jakim celu? Powstał dlatego, że ludzie z marketingu, których pozdrawiam, jeżeli ktoś to ogląda, świetni byli po prostu, gdzieś tam jakieś zawsze takie ubarwienie w tej takiej szarości i tak dalej. Świetni ludzie. Oni zresztą zrobili plakat, ale tam nie było grafików, nie? Także widzę. Tak, plakat pod tytułem Niebo z moich stron, bo to niebo też jest genialne zresztą na tym plakacie. Został stworzony po to, że w umówieniu się z kibicem, jednym z kibiców, który miał jadłodajnię wtedy na ulicy Kierocińskiej, i tam byłam właśnie, okej, no to oni zrobią plakat, ja będę miał obiady za darmo, raz dziennie ciepły posiłek, nie? I taka była historia tak naprawdę. I to też wyszło wtedy, bo była taka historia, że jak ten pierścionek rozstawał się chyba z Zagłębiem Sosnowiec, była konferencja prasowa i on powiedział, jak on ma prowadzić drużynę, w której zawodnicy proszą go coś do jedzenia, tak? I oczywiście była taka sytuacja, wiem, że mnie teraz ktoś zlinczuje i tak dalej, no ale takie były fakty, jest w internecie nawet ta wypowiedź i to, że zawodnicy głodują, dosłownie taki nagłówek w Sosnowcu, zawodnicy głodują. I tak na nową sprawę, był taki trening, jakoś tak było, że ja nie miałem ani pieniędzy na telefonie, wtedy były telefony na kartę, ani, no nie miałem po prostu pieniędzy, tak, no nie mogłem gdzieś tam dzwonić do kogoś, też wtedy jakoś zawodników nie znałem, czy coś jeszcze bardzo, tak jakoś, miałem taki swój świat, tam sobie żyłem na stadionie, miałem swój pokoik taki, gdzie było mało miejsca. Z 3 łóżkami. Pamiętam, że mieszkałeś na stadionie wtedy? Tak, mieszkałem w takim pokoiku i nie w hotelu, tylko w pokoju dla testowanych. Trochę śmierdziało, bo tam flagi były stare w szafie, jakieś kibicowskie, że to też miało swój urok, trochę wiało od okna, ale to miało swój urok, tak? To nie jest tak, że ja narzekam absolutnie, bo paradoksalnie to wcale nie był taki zły czas, nie? Po prostu człowiek dostał jakieś okoliczności, po prostu w nich żył i wcale to nie było. Nie było nic, tak jak ktoś czyta i myśli sobie, kurde, ale on miał ciężko. Nic z tych rzeczy. To po prostu było i trzeba było przez to jakoś tam przejść. Tym bardziej, że później z tego Sosnowca trafiłeś do Holandii. Jakby nie było tego Sosnowca w twoim CV, to może byś nie wylądował nigdy w Rodzie.
Dokładnie, dlatego summa summarum to ja powinienem, gdzieś tam czuję się zobowiązany i winny, że to się tak ułożyło, niż to, że jeszcze ja powinienem czegoś oczekiwać od życia, że nie było gdzieś po drodze. Nie? No, to też kształtuje i ja jestem naprawdę bardzo wdzięczny za takie rzeczy. Też było to po bardzo ciężkich kontuzjach, więc to była jakaś kontynuacja, taka niepewność, co za chwilę. I właśnie wracając do tematu, był taki trening, że nikogo nie było w klubie, był wolny dzień i ja nie miałem ani jak zadzwonić do nikogo, ani nie miałem pieniędzy na koncie, ani nie było nikogo w klubie. Mhm. I notabene wyjadałem tylko cukier z ekspresu do kawy. Mhm. Bo rzeczywiście to było, tak? Był ekspres do kawy, fajny zresztą, w tych okolicznościach naprawdę fajny dla mnie. Więc jakieś... Nawet nie pamiętam, no coś jadłem, no coś chyba musiałem się czymś żywić. A na drugi dzień, wiadomo, trening rano. Pamiętam, że jeszcze poszedłem do kierownika wtedy i wziąłem jakieś jabłko, coś. Tylko ja się też nikomu nie skarżyłem, tak? Ja miałem 18 lat, kupę zawodników starszych. Ja sobie kupiłem jedzenie, tak, na te dwa dni. Tylko że ktoś mnie zjadł, bo ja wstrzymałem jedzenie w takim wspólnym pomieszczeniu, w takiej kantynce. Ktoś mi zjadł, tak. To było bardzo ciekawe, tak złożyło się kupę rzeczy. To nie było tak, że ja zostawiałem jedzenie, przychodzi mi nigdy go nie było. Po co? Wtedy była taka sytuacja, że wszyscy czekali pieniądze, byli źli, wkurzeni, no zobaczyli jakieś jedzenie w tym, no to notabene starsi zawodnicy z tego co wiem dostawali jakieś pieniądze, tak? No, to tam parę osób młodych, co tam nie mieli nic do gadania, nie dostawali. No i przyszedł trening ranny, ja jadłem, dłuższy czas już minęło od ostatniego posiłku, no i średnio się czułem. No i ten się pyta, widzi, że coś jest nie tak. Pyta się, no Mateusz, co jest? No, ja mówię, trenerze, nie wiem, no, jestem trochę głodny, nic nie jadłem dzisiaj, wczoraj. No trochę się średnio czuję. No i potem trener powiedział to na konferencji, że jak on ma prowadzić zespół, gdzie jak zawodnicy... on usłyszał, że ty wyjadasz cukier z ekspresu do kawy? Ja też obok, no może nie z ekspresu, to no, tam obok był leżał. No, nieważne, sobie, no, ale jeżeli to był twój posiłek, no to chyba dobrze, że to powiedział w sumie, bo takie rzeczy to już jest... To nie powinno się wydarzyć nigdy. Nie, ale to też, no wiadomo, że gdybym naprawdę się uparł, to ja bym znalazł, znalazł to jedzenie gdzieś. No, no, brzmi to, sam słyszysz, jak to brzmi. W sensie, nie powinno do takiej sytuacji dochodzić. Nagłośniłbym się, skarżyłbym się. No, ja też nie byłem wtedy taki roszczeniowy bardzo, nie mówiłem nikomu jak jest, nie przytłaczałem też ludzie. Tak inaczej na to patrzyłem, tak byłem wtedy po operacjach. Byłem naprawdę wdzięczny za, co było, w ogóle byłem wdzięczny, że gram. Mm. Tak naprawdę moja roszczeniowość była naprawdę na poziomie zero, więc też gdybym bardzo chciał, to nie było tak, że ja byłem taki dosłownie bez, też było w tym trochę i mojej winy, bo też pewnie można było być bardziej, mówię, roszczeniowym i nie byłem, też jakoś może i za to zapłacić. A może stworzyły się sytuacje, które gdzieś tam potem pomogły grać wyżej. Mhm. Wiesz co, Przemek Kulesza, mówi ci to coś? Tak, wysłał tak, mi film. Oczywiście. Teraz, no, zapytał, czy z Danilo ćwiczyłeś tańce. Ja nie wiem, czy możemy go pokazać. Czy chyba możemy, bo to nie jak jest. Jak tam nie ma nikogo, widzę, że to jakaś szatnia jest, jak nie ma nikogo nagiego, no to pewnie... Chyba nie ma, nie wiem, czy to będzie widać, szczerze mówiąc. Ale jest, powiem ci, że masz trochę umiejętności. Ja spróbuję to pokazać. Nie wiem, na ile będzie to widać. Chyba nie bardzo. Ale spróbujemy, poczekaj. Co to jest za szatnia? Jaki to jest zespół? To jest w Ronworze, tak, w którym spędziłem... Dobra, próbujemy. Proszę o zbliżenie. Mój gość w akcji. Spróbujemy sobie to puścić od początku. Chyba nie... Co, damy radę, czy nie damy rady? No, coś tam, co nieco widać. Gdzie się nauczyłeś tak tańczyć? No to akurat nie jest klip reprezentatywny bardzo, więc myślę, że na Instagramie moim pewnie znajdzie się coś fajniejszego. Pozdrawiamy Przemka. Nie, żeby się reklamował. Przemek, dziękujemy, tak. Przemek zresztą niesamowita postać, też zawsze pomaga w akcjach charytatywnych. Dobry duch całej tej jakiejś tam rodziny nowodworskiej. Mhm. Zresztą jak pozdrawiam chłopaków, pewnie ktoś tam ogląda i Przemka w szczególności, tak. Ale też wiadomo, no, wykorzystał dobrą okazję, żeby gdzieś tam podkręcić temat tańca. Świetna okazja. Temat tańca gdzieś tam, no tak, towarzyszy mi. I też kiedyś w Holandii, to właściwie też byłem kiedyś na testach we Francji, w Metz. Mhm. I byłem z takim testowiczem, on był z Francji. Mhm. I właściwie przetańczyliśmy cały ten. Ja wtedy się bardzo mi się spodobał, jak on się... W sensie, to był, tak znowu muszę powiedzieć, no był z, kolor skóry wskazywał na to, że był spod zwrotnika koziorożca. Mhm. I świetnie tańczył. Ja się wtedy uczyłem tańczyć, uczyłem się śpiewać, grać na gitarze gdzieś tam.
I tak na nową sprawę, potem już w Holandii tak robiliśmy jakieś tam bitwy z też osobami gdzieś tam nietypowo holenderskimi. Mhm. No i jakoś ten taniec został. Ja bardzo lubię tańczyć. Ostatnio miałem wesele za weselem, gdzieś tam można było trochę potańczyć, jak mam okazję, jakieś takie hip-hopowe moonwalki, seawalki, to też z chęcią. Też jak usłyszę muzykę w szatni, to nie omieszkałem czasami. Tu akurat chyba zdobyliśmy albo Puchar Polski na szczeblu okręgowym, albo regionalnym, albo jakiś wygraliśmy mecz, więc też okazja do tańca była. Ja jestem dość pozytywną rzecz chyba osobą, więc jakoś... Jesteś zdecydowanie, nawet patrząc po tym wideo z tańcami, więc myślę, że... Przemek, w ogóle powolutku musimy kończyć, tak? Ja tutaj i tak już przedłużamy jak mogę, bo z tobą się gada i gada. I tak myślę sobie, że tutaj trzeba będzie zrobić drugą część o lidze holenderskiej na pewno, bo my dzisiaj mam jeszcze tak 5-6 tematów, których w ogóle nie poruszyliśmy. Ale też tych polskich piłkarzy właśnie w lidze holenderskiej grało całe mnóstwo, bo oprócz tego, że u was było 5 w jednym zespole, no to przez całą historię ligi holenderskiej no Polacy byli zawsze cenionym narodem i tam często raczej wyjeżdżali, więc myślę, że to jest potencjał, żebyśmy sobie zrobili drugą część jeszcze z jakimś kolejnym reprezentantem Polski właśnie w Holandii. Tak jak ty myślę, byłeś. Że dobrze będzie wtedy, będzie takie zestawienie też. Ja mogę troszeczkę mieć z tego względu, że byłem w bardzo specyficznym regionie, w bardzo specyficznym klubie, który, tak jak mówię, z tradycjami. Też trochę moje doświadczenia mogą być lekko zakrzywione, więc być może ktoś by miał jakąś inną takie opinię. Filip mówił na przykład, że całkiem inaczej czuł się w Dordrechcie, nie? Więc dobrze się czuł, czy źle? Dużo lepiej się czuł. Dużo lepiej? Tak, dużo lepiej. Okay. No to jest potencjał na drugą część. Bardzo ci dziękuję. Mateusz Prus był moim gościem, proszę państwa, rodak Erkrade. Kiedyś, teraz już były zawodnik, to też trzeba powiedzieć, bo dodajmy, ty po audycji w radiu, którą robiliśmy wspólnie, jeszcze z paroma osobami, odgłosiłeś w tej audycji koniec kariery, pamiętasz? Tak, był oficjalny statement Mateusza Prusa, kończę karierę. Dokładnie. Dzisiaj jest jakiś statement na koniec, czy niekoniecznie? Coś masz do przekazania? Nie, już no, chyba nic takiego szczególnego, no... Akurat zbiegło się wtedy w czasie, trzeba przyznać. Aha. I jakoś tak wykorzystałem sytuację, czy wykorzystałem. No fajnie to było, bo można było to jakby nagrać, to jest tak. Dowód, jest jakaś dowód. Pamiątka tego, myślę, że ciekawej, nie mogę powiedzieć kariery, bo karierę to robią inni, ja miałem przygodę, ale takie podsumowanie ciekawej przygody było właśnie i z nagraniem gdzieś tam i z uczestnictwem osób trzecich. Wspaniale mnie pożegnali w Nowym Dworze, naprawdę też mamy, tam jest niesamowita drużyna, myślę, że w tym sezonie awansują i też tutaj miałem bardzo fajne później pożegnanie właśnie, no, niesamowite, także ciekawy był ten koniec przygody. Mateusz Prus, proszę państwa, Liga Holenderska dzisiaj w magazynie Lig Egzotycznych. Pamiętajcie, że magazyn Lig Egzotycznych, wszystkie odcinki do nadrobienia, jest taka specjalna playlista na stronie kanału sportowego. Kto lubi słuchać, też na Weszło FM, na Spotify Weszło FM. Wszystkie odcinki od pewnego czasu ukazują się również tam, więc wersja do odsłuchu, także na SoundCloudzie, gdzie wam wygodniej, tam sobie słuchajcie, oglądajcie. Dobrego tygodnia wam życzymy. Na koniec jeszcze stadiony z Ligi Holenderskiej, z tego obecnego sezonu. Ty powiedziałeś, że PSV, taki stadion, który na tobie największe wrażenie zrobił. Bardzo stromy jest, bardzo wysoki i bardzo blisko murawy. Bardzo fajnie się ogląda. To będzie okazja, żeby sobie to wszystko zobaczyć. Za tydzień w czwartek, jak zwykle na Instagramie, kolejne podpowiedzi. Za tydzień w piątek, dokładnie kolejny odcinek. Dobrego tygodnia wam życzymy raz jeszcze. Trzymajcie się, piszcie w komentarzach, jaki kraj chcecie jeszcze, żebyśmy odwiedzili. Całe mnóstwo ich zostało, więc do zobaczenia.